Patrzcie, gdzie jestem. Na poligonie. Trzeba tu się śpieszyć. Widziałem, że ta była otwarta. Brama i z tego, co mi się udało info uzyskać, jak ma szlaban otwarty, to można tu wyjechać. Natomiast wiecie, jak to jest. Idziemy zobaczyć pewien upancerzony pojazd poligonowy. Tam dalej mamy jakiś czołg jeszcze, ponoć. Ale widzę, że on cały tutaj zarósł. Śmieci narzucane. No taki lekko pancerzony, bo widzę, pancerz jest bardzo słabiutki. On ma taki skot pewnie był. No. Jakiś skot. Przeszedłem jakiś kilometr. Kurczę, nic nie widać, ale ciężki teren. No bo takie zapadliska są. Jakieś żyłki tutaj, takie jakby wędkarskie porozciągane, nie wiem po co. Na co? No ale idziemy dalej. Tu ambona widzę, że jest. Taki teren, kurczę, jakby nieuczęszczany, bo nie ma świeżych śladów. Wszystko takie przyrośnięte. Wiem, że tam 2 km dalej jest, jak to się nazywa, dla artylerii, dla czołgów. Taka przestrzeń do odzywania ostrzałów. A ja już widzę nasz cel. O! Coraz bliżej. Z roku na rok coraz gorzej wygląda. Kół już nie ma. W starych zdjęciach, że widziałem, koła były. Coś ciężkiego, nie wiem co to. Może strzelają w niego jeszcze. T-72 to jest? Chyba T-72. Ciekawe, że taki rarytasów w okolicy jest. W Johnowie byłem w czołgu, to wiem, jak wyglądają w środku. A tam różne czołgi mają. Myślę, że troszkę więcej tu zostanie. Tu jeszcze jakieś cechy są. Ale pancerz ładnie. O kurwa, nie podniesiemy. Opa. No i tak wygląda rarytas. Na czynnym poligonie. A tam to nie ma co i, bo tam to już akurat zabudowania są. Jednostek. No, mówiłem coś o żyłkach, pamiętacie? Jak szedłem, no, ile tych tego jest? Nie wiem, do czego to służy. Do czegoś to służy.
Ja się z wami żegnam z tego pięknego poligonu. Smykam dalej na Toruń. Do zobaczenia. Nara.